Ahoj przygodo, zapraszam, zostańcie do końca. No jest klimat fajny, powiem wam. Maciek z Niemiec dostał. O! Dobra, idziemy spać, no. Ale masz wstawiony. O, to jest stary bubr. Patrzcie, co to się kurde dzieje. No coś pięknego po prostu. Ptaki słyszycie? Masz to w Polsce? Masz to w Polsce? Ryby, 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 kochani. Witajcie. Wyjeżdżam właśnie spod sklepu. Przede mną jedzie Maciuś. Zaraz wam pokażę na przybitkach. No i co? Ruszamy nad Wisłę. Jedziemy do Sandomierza tym razem. Będzie Jurek. Nie wiem, kto jeszcze, zobaczymy, bo tam z kilkoma osobami rozmawialiśmy, ale to taki trochę wyjazd na spontanie. Będzie Nocka. Nastawiamy się na drapieżnika, suma majowego, boże, nie suma, przepraszam, bo jeszcze ma okres ochronny, tylko na szczupaka majowego, na feder, bo też ostatnio w Tarnobrzegu, jak widzieliście, to fajnie brały rybki na federa, więc przyłożę się, drugą rzucę na żywca. No i chyba więcej nie muszę wam nic mówić. Zatrzymamy się jeszcze w Sandomierzu, może nie na rynek, ale na bulwarach, coś chrupniemy na szybko, bo głodni jesteśmy, i tam się zamelduję. No a później widzimy się nad wodą. Ahoj przygodo, zapraszam, zostańcie do końca, bo jak wiecie, co się dzieje na Nockach, to warto. No słuchajcie, dojechaliśmy do tego mostu w Sandomierzu i wcześniej na tym odcinku, odcinku, który wy widzieliście, o tam zjeżdżaliśmy w prawo i siedzieliśmy po tej stronie Wisły, bo tutaj zaraz wjedziemy już na most na Wiśle. A teraz robimy taki myk, że przejeżdżamy przez ten most i z drugiej strony po prostu będziemy łowić, też tam z prawej strony. Pokażę wam później z drona może, jak się uda odpalić. No ale korek jest kurde. I jeszcze jedziemy na chwilę zobaczyć, co w trawie piszczy w Sandomierzu, nie? No jestem już na moście, o, tam jak widzicie byliśmy, a będziemy po drugiej stronie. Mro. A tutaj ładnie widać już miasto na górce. Może tam dojedziemy. Who knows? Jesteśmy w Sandomierzu, za nami jakieś statki wycieczkowe, takie wożące ludzi, ale tam nigdy, one chyba raczej w drugą stronę płyną, o tam. Tu koło nas nigdy na rybach nie widziałem, żeby przepływały. W tle tam dobrze, jak się wpatrzycie, to jest most w Sandomierzu, przez który przejeżdżaliśmy z tamtej strony, tu. No i co? A w tle Sandomierz, ale nie, tutaj jest taka miejscowa, gdzie to słabo będzie widać. Dobra, jest wiatr, kochani, nie przedłużamy. Poddychamy 2 minuty z Maćkiem, bo jest już Maciuś tutaj, o. Bo jeszcze Maćka nie było, przecież. Witam. Poddychamy 2 minuty. Wbijamy auta i tam zaparkowaliśmy i wio, bo ryby czekają, nie ma co się opierdzielać. Takie krótkie zwiedzanie. Tak jest. Popatrzymy, co tu się dzieje, jedziemy na miejscówkę. Tutaj są te stateczki. Kurczę, powiem wam, że chciałbym całą ekipę łowcy, żebyśmy się na taki kiedyś wbili. Wzięlibyśmy sobie bucianka. Nie, Maciuś? Tam na górze, tak, tak. A na przykład na tym rusałka. Fajna nazwa w ogóle, sobie tam usiąść. I tym by pontonem. Wesoło. Myślę, żebyśmy ten ponton odpalili. Albo to drewniane. No, no, no. Nie, no jest klimacik fajny, powiem wam. Napiszcie w komentarzach, ile takie przyjemności kosztują, bo nie ma tu żadnej tablicy. Myślałem, że gdzieś coś będzie, a... Później jak nie zapomnę, to sprawdzę w necie jeszcze. Ale w komentarzach, jak ktoś wie, to piszcie. No i dojechaliśmy, kochani, tutaj. Jesteśmy na drugim brzegu, tak zaznaczam. Wtedy byliśmy gdzieś mniej więcej tam, na tych główkach. Za mną jest już Jureczek, swoją bordową szczałą. No i co, jedziemy tam całkowicie prosto. Zobaczymy, ile się da dojechać, ile nasze samochody wytrzymają. Fajnie to wygląda, taka luźna.
łąka olbrzymia, nieużytków. Pomyślę, że to woda czasem zalewa, bo tutaj po lewej stronie mamy wał. I nieraz jest tak, jak Wisła wylewa, że tu jest wszędzie woda. No a jak wody nie ma, to jak ze snu normalnie. Coś pięknego. Jest Jureczek. Dobra, kochani, dojechaliśmy na miejscówkę, bo już ta trasa już za długo trwała. Kawałek drogi przejechaliśmy, to nie powiem. Ale było warto, bo patrzcie. Tutaj sobie taką zaporę zrobimy z samochodów, żeby nikt na mnie nie przeszkadzał. Tutaj jest kawałek równego, to ja sobie tutaj, Maciek mnie pokieruje. Pyknę i patrzcie, jaką główkę mamy, piękną. Idealnie. Zastawiliśmy miejscówkę. Tu jest miejsce na ognisko, tu drugie, ale tu nie będziemy robić, bo patrzcie, jest taka półeczka jeszcze niżej, więc tu sobie zrobimy zakątek wieczorny. Ale tam jest nurt. Tam bolenie na 100% będą. W tym warkuczu, nie? Nie? Kurde, można było spinning wziąć. Ej, tutaj w lewo rzucamy, Jurek, nie? Tu w lewo, tu i tam. I tu w ogóle nie wieje. Jest ekstra. I tutaj robimy biuro? Tak. Zarządu? Tak, kierowniku? Miejsce na ognisko, wszystko jest opanowane, wiatr tu nie wieje, tam wszędzie piździ, a tutaj jest zasłonięte. Taktyka grab, jak to było kiedyś na zgodzie. Jak? Taktyka grab. Albo sandacz, coś takiego. No i co? Fajnie? Fajnie. Dobra, dajcie nam chwilę, rozłożymy się i rozstawione wędki. Kończymy wprawdzie. Maciek wiąże federa, ja na razie też w dzień. Federek, biały robak, żeby złowić drobnicę jakąś tego drapieżnika. Jurek troszeczkę tam dalej ustawił spławik i fiderka. A później przejdziemy do metody żywcowej, nie? Auta stoją, fajnie to wygląda, za nami obstawione. O! Proszę, pierwsza ryba dzisiaj. I od razu na żywca. Płotka? Jesteś znawcą. No jestem. Wzdręga wygląda. Czekaj. Wzdręga, za mała, niestety. Niezaliczone. No ale dobrze, że wzięła, nie? Fajna ta główka. Patrzcie, jak tam wieje wiatr. U nas jest naprawdę spoko. W takiej zatorce jesteśmy. Tam, head, daleko. Zrobię wam zooma. Patrzcie, tam jest dopiero ten most, na którym mówiliśmy. No, myśmy gdzieś tutaj byli, o. A teraz widzicie, no przejechaliśmy kawał drogi. A i tutaj jeszcze jedną rzecz, tak na, póki pamiętam, na prędce. Pokażę wam, jaka tu jest głębia w tej zatoczce. Bo zarzuciłem federa. I może będzie widać, jak żyłka po prostu idzie praktycznie w dół. O, cyk. Ej. Może zobaczycie, nie wiem. Szczelam, że widzicie. To musicie uwierzyć na słowo, że jest głębia. Zobaczymy. Czy to, no ale ryba bierze, bo Jurek tutaj przy brzegu łowi na spławiczek, także trzymajcie cały czas kciuki, trzymajcie kciuki. Jesteśmy pełni nadziei, pełni optymizmu, wiary w to, że dzisiaj będzie przygoda życia, że będzie wspaniale i tak będzie. To zapewniam i dobrze wiecie o tym. Nieważne, czy będą ryby, ale żeby jednak te ryby były. Patrzcie, co tutaj w trawie chodzi. Taka piękna, zielona jaszczurka. Ciekawe, jaki to jest. Nie znam się. Patrzcie, jaka śliczna. Oj, uciekła. Co mówicie, chłopaki? Tu jeszcze. Kulturalna dyskusja, parę zakochanych. Gdzie się kłócą? Na plaży? Jakaś patologia. Tak? Mogę zrobić zooma, jak co. Ładna? Druga ryba. Ale nie o te nam chodzi. Nie, nic z tego nie będzie. Nie dość, że niewymiarowy, to nie będzie. Na jednego białego robaczka. No ale wzięło coś, nie? Kurde, federy stoją jak stały. Trzeba będzie zaraz przerzucić. Nie czuję tego. Maciek za dymę robi. Ogniskową. Gdzie nie czujesz, Jureczku? Czemu? Gdzie to ukleję? Zanęta pachnie ładnie. Taka uklejowa. Waniliowa. Wanilinowa. Białe robaczki. Wanilinowa. Łowne. Jednego zakładasz? Tak.
Jurek, będzie coś dzisiaj? Jakie prognozy? No kurde, no boję się, że będzie znowu tak samo, że nie będzie można złowić tego żywca, no. A jak trzeba, to łowią się te uklejki jedna za drugą. Jak nie trzeba. Ale teraz poszedł ogień, poszły konie po betonie. Widzieliście taki patent? Maciek z Niemiec dostał. O! Ale ci nagrał teraz. Nikt by mi nie uwierzył. Idziemy chyba po następne. Nie no, weź nóż, przecież się to stłusz ten. Masz tu nóż. To będzie w piachu. W jakim piachu, chłopie? To tu ścieknie. Nie przesadzaj. Co mówię ty ci, to całe gwarantuję ci, że to całe obcieknie. Czekaj. O. Tylko weź to jakieś zabezpiecz. Co tu się z tym stało? Bo tu brakuje tej drugiej zawleczki. Aha, no to musisz. To uważaj po prostu. Ty, no w sumie to jest czyste. No mówię ci, zostaw obcieknie, tylko nie w takim tym, bo się spali to. Znaczy rób sobie jak tam chcesz, że ty to będziesz jadny ja. Szybko robić, a nie. Nie, no poczekaj, niech ci to fajnie obcieknie, karkówka jest tłusta, to wiesz. O jak obcieka. Mydełko fa. Ja ci później z Jurkiem pokażę, nie Juruś, jak się robi grilla. Bo to widzę, Maciek nie ma doświadczenia nocnego. No bo to co teraz na szybkiego, przecież nie będę się tu bawić. Częściej powiem ci, że w tym roku jadłem grilla niż obiad normalny, taki domowy. No. Bo nawet w domu z Kasią robiliśmy. Co weekend. Aktualizacja. Karkuwa się udała jednak, nie ma zero piachu. Myślałem, że się oblepi, a tu jednak nie. Jest bardzo dobra, polecam. Lucio się wziął za łowienie żywca. Ktoś musi w końcu. On jest fachowiec od rzeki, bo ostatnio siedział na Wisłoce. Ale powiem wam, że nie jest źle, bo już są trzy chyba, nie Jurek? Mamy trzy ukleje, także jest dobrze. Tak, ukleje na zmianę z tymi, z okoniami biorą. Słuchajcie, jest dobrze. Nie ma sensu tego nagrywać, bo to są takie uklejki małe. Lucio ciągnie jedną za drugą, uklejki. Już chyba szósta. Także w wiaderku są. No idealne, a co najlepsze, dosłownie co chwilę drapieżnik tutaj chodzi. Teraz tutaj był fajny ten. Muszę robaka założyć. Coś się plusnęło, jakiś drapieżnik. No ale federki stoją nic. To jest straszna głębia. Ale drapieżnik jest, nie? No jest, bo co chwilę coś. Mi na federze nie zależy, mówię, bo to nawet, żeby nie wiem, musiał być jakiś piękny leszcz wiślany wziąć, a tak to. O. Jeden robak i praktycznie trochę zanęty. Trzeba ryby utrzymać w łowisku. Cyk, cyk, cyk. Jest dwie kuleczki. Patrzcie, ona tak mniej więcej tutaj z domu. No ile? 2 metry, nie? No. Jak my rzucamy tam federa, to żyłka idzie w dół. Taka dziura. To jest rzut branie, ale powiem wam, że jak to niestety bywa do kamery, pewnie nic z tego nie wyjdzie, nie? Ale spławik w tym roku jest mi bliski, powiem wam. Jakoś nie wiem. Przeprosiłem się po kilku latach, bo odpuściłem na kilka lat. Bo możesz nagrać, co się teraz dzieje z drobnicą. Widzisz? I okoń wszedł. Nagrałeś? No. Patrz, jak bulki są wszędzie. Wszędzie tego jest pełno. Oj, branie. Wiesz, a Jurek się śmieje, o! Patrz, ile tu jest drobnicy. A Jurek się śmieje, że podnęcam. No właśnie o to chodzi, że jak ryba wejdzie w łowisko, to sobie rzucicie jedną gałkę, żeby podtrzymać tą rybę, nie? Bo na to moment. Tu jest ławica uklei. Tu jest ławica uklei, to one moment to opędzlują, taką gałę. A w tej chmurze zanętowej robak się pokaże. To patrzcie. Co się dzieje? Jakby deszcz padał. No. O! Wziąłeś? Tam się rzuciło, no. Ale tam w tym punkcie cały czas. Jurek, dzisiaj chyba chłopie będzie dobrze, powiem ci. Ja jestem pod wrażeniem. Jurek, będzie co z tego? Zaczynam coś czuć. Czujesz to? Ja też. Patrzcie, jaki piękny statek płynie. Łajba drewniana, powiem wam, że to... Nie, żaglówka to nie jest, bo ma silnik.
Ale masz tu wystawiony. Nie wiem, jaka to jest nazwa, zaraz może się uda ściągnąć. To są... Zobaczymy, ja zamówię za mną. No, przeczytajcie sobie, jak to... Piękna. No, zaraz to koło nas będzie przepływać. Fajnie, nie? Łajba piękna. Aż co zrobię z biurą. Jak wikingowie. Przed chwilą upłynął statek, jak widzieliście, taki fajny, zabytkowy, teraz dla odmiany z powietrza ktoś sobie leci. Także no jest klimacik, naprawdę. Ognisko tutaj cały czas już dbamy o żar. Podłożyliśmy trochę drewna, bo będziemy dzisiaj ziemniaki robić, to później Jurek wam powie w kąciku kulinarnym. Ale kurczę, mało drewna mamy. To jest cały zapas na całą noc. O, tylko tyle. Mówiłem Jurkowi, weź więcej drewna, chłopie, bo kurde masakra, jak mamy siedzieć całą noc i sobie łowić. Nie, nie, dużo, dużo, starczy na długo. Człowieku, zobaczymy, ja zobaczymy. W centralnym to palę, to mi na dwa dni by starczyło palenia. No, ale nagram wam ostatni, jeżeli nie zapomnę, to ostatni rzut z kamery. Dobra, tak, idziemy spać. Pewnie, no. Tak. Zobacz, jeszcze nad ranem by tutaj będzie się paliło. Bo niestety, kochani, jest taka sprawa, że tak przebranej miejscówki, jeżeli chodzi o drewno, to dawno nie widziałem. Ja urobię, no po prostu panie. Nic nie ma. Pajacerkę odwala. Ryba. Jest? Jest. No proszę. Patrz, co się atakuje, kurwa. Ło, nagraj. Co to jest, krąpik? Tak. Czy lesz? Lecho! Leszczyk! Patrz. Ty jakie tu drzewa przypłynęły, patrz! O, Na żywca? Czy za duży? Za duży! Ale patrz, jest jakaś inna ryba w końcu. Tylko zauważcie, wziąłem wędkę stamtąd i tutaj dałem. Na płytszej wodzie. No nic, nie będę go już zarastał. Płyń na białe robaki. Czyli co, warto? Ale kurde, ryba tam skoczyła, widziałeś? Ej, powiem wam, że ja nie wiem, nigdy tak nie łowiliśmy w sumie, bo tu jest główka, nie? Wisła płynie stamtąd w tą stronę. Zawsze tu się koncentrowaliśmy, a popatrzcie. Niby pod prąd. Uspokoiło, nie? Uspokoiło się teraz mega, no. Potem wiało, tu była fala. Przed chwilką było branie, teraz... Siedzi chyba. Chyba, kurczę... W ogóle zastanawiam się, czy na drapieżnika też tutaj naprawdę. O, widzieliście? Boleń szaleje. Bo tu jest uklei dużo. Kurde, ze szczupakiem będzie ciężko dzisiaj. To możemy zrobić odprosznie na tę stronę, nie? No. Bo tam jest głębia, tu jest w miarę płytka. I wiecie co, i to był głupi, tak oni, bo ja pierwszy poszedłem tutaj, oni się ze mnie śmiali, że bez sensu robię, nie? I patrzcie, w wędkarstwie jednak warto robić takie rzeczy niestandardowe. Mi się wydaje, że się Maciek zacięło chyba. Nie? Chyba tak, Jurek. Nie ma. Nie ma? Na pewno? Jest! Jakiś malutki. Jest, żywiec. O! Co taki blady? Puka. Jak płotka. A dziwne, a to krawiej leci, ale blada jak... Nie, ukleja taka chyba. Strasznie... Nie, tak jak słonecznica bardziej, nie? No właśnie. Ale głęboko puknęła, widzisz? Ona cały czas wisiała, Maciek. Nie, mam długi grot, to wyhaczymy, spokojnie. A pokaż tą górną płetwę, weź i rozwiń. No płoć, płoć, to jest płotka. Tylko blada. Może ma gorączkę, a wiesz co to znaczy? Koronawirus. Wiesz, ona była ten, za mała, żeby tak drgać szczytówką, tylko delikatnie drgało. No i fajnie, bo co się dzieje. No, gratulacje. Dzięki.
słuchajcie. No idę właśnie, chcę wam pokazać piękne widoki, bo zaczyna się zachód słońca. Jeszcze nie nad Sandomierzem, Sandomierz jest o tam. Słońca już nie widać, zadymiliśmy troszeczkę ogniskiem. I mam przed sobą tą główkę, na której jesteśmy. O, widzicie? Przejdę wam jeszcze z innej perspektywy, trochę pokażę, jak to wygląda. Ale ludzi tutaj jest od groma, naprawdę, powiem wam, że niby mieliśmy taką, chcieliśmy, taki zamysł mieliśmy, że trochę dziką miejscówkę wybierzemy. Jak się dobrze wpatrzycie, to za naszymi samochodami są już dwa kolejne, tylko że te osoby już tutaj nie było miejsca, to po prostu na kolejną główkę tam przeszli, nie? Więc miejscówka mocno oblegana, niby z dala od hałasu, od miasta, od szumu i nawet delikatnie tylko słychać po prostu pojedyncze samochody, jak jeżdżą. A jak widzieliście poprzedni odcinek, gdzie też łowiliśmy na Wiśle, tylko w Tarnobrzegu, to tam pod tym mostem był hardcore, nie? No i teraz stwierdziliśmy, że sobie trochę odpoczniemy, dlatego wybór na taką miejscówkę. No jest tutaj magicznie, po prostu przepięknie. Mam nadzieję, że jeszcze ryby dopiszą, to już... W ogóle się w Wiśle chyba zakochałem, powiem wam. Całe życie Wisłoga tutaj. Jednak Wisła w tym roku mnie coś ciągnie, nie? Jest fajnie. Naprawdę polecam coś takiego. W ciszy, w spokoju. Tylko ptaszki słychać. Jest pięknie. Chłopaki do wętek się poderwali. Co? Bo u jednego i drugiego zadzwoniło. Czuwamy. Dzwoni jak w kościele. O! Siedzi? Oj, coś bardzo małego. A jest żywiec. Jurek, ale już się pokonałem dzisiaj. No. O, i to będzie. To jest leszcz. Mały krątik, ty. Albo mały leszcz. Nie, ale krątik jest, chyba, co? Ale to będzie. To mi się podoba. Leszcz. Jurek, widziałeś? Po to tu przyjechałem. Na patelnię go? Nie. Ale popatrzcie, kurde, pod prąd i można, można. Słuchajcie, pobiję się w pierś, przepraszam, nie wiedziałem, to jest ten leszcz, wypuszczam go. Bo w okręgu Tarnobrzeg mi się pomyliło po prostu. Tutaj jest leszcz, wymiar ma 25 cm. Sprawdziliśmy przed chwileczką w rejestrze. Tak coś czułem, że dzwoni, tylko nie wiedziałem w którym kościele, także okej, okay, u nas by przeszło, ale tutaj są inne przepisy, nie? Także wiecie, Polska jest podzielona na okręgi, to jest, ale nie chcę w to wchodzić, bo jest za fajnie, nie Jurek? Tak jest. Wypuściłem. Ty, co to płynie? Bóbr? Bóbr. Masz go? Płynie, płynie. Bądź mamy trochę uklei, pół wiedelka. Zapalimy tutaj. Jurek na ten odpławik zapał życie. Lucio mi tam tę kabaninę przewracał na prawie. Spadło, kurwa. Nic nie będzie się nie stało. To spadło. No, będzie się ziemniaki robić takie. Zagrałeś go? No. To idź na... Bóg tu płynie. On tutaj do nas chyba płynie. Leci w koło tego, zrobi. Leci w koło. Panie, tu jedzenie mamy od groma.
serki, kamembery. Chłopie, serki pliśniowe, to będzie ten, kącik kulinarny. O, to jest stary bubr, Jurek. A, to teraz tu wydawać te... Ma włosy te na karku. Na noc? O ile to jest bubr stary. A kto to może być? A żubr? Skąd bubr? Myślisz, żeby takie włosy miał? O! Zbierali. Co? No a co? A ty nie masz włosów? Stary, to nie jest bubr. Taki podżywca. A kto? I ukleje, chociaż ma ogon, no. Żubr? Dzik? A dziwnie wygląda. Może później zarzucę na ten. Łoś, grunt. Łania, zobaczysz, Jurek, na filmie, jakie ma włosy, chłopie. To się zdziwisz. Tutaj za nami jest nasze stanowisko, ale idę zobaczyć i wam pokazać mgłę, jaka się rozciąga, i pustka, i dzicz. Za nami. Żywego ducha nie ma. Zobaczcie, jaka tam się robi powoli szaróweczka. No coś pięknego po prostu. Ptaki, słyszycie? Pięknie. Bo tu jest las. Są jeszcze jakieś samochody. Tych kolegów tam, co łowią na innej główce. A tutaj nasze. Pokażę wam, jak to wygląda. No magiczne miejsce. Ale oblegane na pewno, bo drewna nie ma. O. I siedzi pajacerka moja kochana. Au! Patrzcie, co to się kurde dzieje. Ale motoróweczka pięknie idzie. Ślizgiem. Coś pięknego. Ślizgiem, o jebany. Ekstra. Uwaga, robimy ziemniaczki. Ja głos oddaję Jurkowi, bo to... Juruś? Maestro. Masz głos. Witajcie w kąciku kulinarnym. Dzisiejszej nocki, wieczorku, wracamy do tradycji. Ziemniak. Ale pod inną postacią. Pomiędzy ziemniaczka dajemy serek pleśniowy i zawijamy sreberko. Ten ziemniaczek później trafi do żaru. I cyk. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja tutaj Jurkowi asystuję i tylko po prostu przekrawam te ziemniaki tym nożem, który już widzieliście wcześniej, z jelenia, z rogu. No rewelacja, taki ostry jest, że po prostu takiego ziemniora to pokażę wam, jak to po prostu przekroję. Cyk, patrzcie, jak to idzie, jak w masło normalnie. Cyk i proszę. No, młode ziemniaki, nie? Nie, to nie są młode? No młode, patrz jakie. Ale zaznaczam, że ziemniaczki nie będą postne. O tak. Czemu? No bo mamy do tego jeszcze twarożek, który sam osobiście przygotowałem. No. Ale to później twarożek. Produkcja w re. Myślicie, że to zjemy? Wszystko? No to po to robimy chyba, żeby zjeść. A przekrawamy po to, tak jak się gotuje. Jak pokroicie sobie ziemniaki, jak gotujecie, to się szybciej zagotują. Tak słyszałem, rzadko gotuję. Na śniadanie zostanie. No. Tak mówią. A pączki są jeszcze. O. Zobaczycie, jeszcze drugi kącik będzie dzisiaj. Na rano. Poranny, tak, bo żeśmy sobie ostatnio z Jurkiem tak siedzieli w Tarnobrzegu, jak byliśmy, i tak, kurde, jakie smaki złapaliśmy rano. Zjedliśmy ser, ale tak, co bym zjadł? Napiłbym się herbatki i Jurek tak mówi. A ja bym pączka zjadł. No! No tak. I mamy te pączki dzisiaj. Nastąpił nagły spadek cukru. No. O! Tam się coś plusnęło. Ryba chodzi. A tu się owija w te sreberka. Może podwada, oj. Jak świstaki. Co? Bo taki mały? Nie, tu już... Zresztą będzie można wrócić na żywca. Szkoda. Nie szkoda. Tu się spali. Nigdy nie robiłeś przy ziemniakach, jak wykopki były? No nie robił, no. A ty robiłeś? No ba. A ty robiłeś? Nie. Tu się normalnie w żar. Co się śmiejesz? Się w żar dawało. Postne ziemniaki. Wychodziły najlepsze. Ja tylko w grze kopię te ziemniaki. Na live nie. W Farmville'u. Tak. No i tyle. Farming Simulator. Już nie ma. Jeszcze dwa ziemniaki. I ziemniaki się kopie. No dobrze. A ile tych folii? Akuratnie. To zrobimy. Może daj tu dwa. I tyk. Takiś pojedynczy teraz. Dwa zostało. Tak. Patrz, akurat jak folie są obcięte. Bo tu już teraz inna metoda. Cyk. Dwie połówki, nie? Solo.
tyle. Ostatni ziemniak. Hmm. Tu jest ostatni. Będę miał na skórę jutro pocięty, coś czuję. Myk, myk. Jeszcze folii zostało. Kurde, Jurek, tak byś robił na fabryce. Chyba, weźmiemy kaszankę jeszcze, damy do folii. Co? Tyle. I tu pójdą z tego żaru. Jak się zaraz zgaśni, będziemy robić ziemniaczki. Tyle. Pokażemy, jak wyjdą. Ile się mają robić, mistrzu? No myślę, że spoko, tak około 30 minut najbidniej. No, tak? Co najmniej. Pierwszego sprawdzimy po 30 minutach. Niby młode ziemniaki jeszcze szybciej robią, nie? Ale sprawdzimy po pół godziny, nie? Ja tu tylko do godziny. Tu Jurek rządzi także. Ale... Max godzina, nie, Juroś? Jak nie wyjdzie, to na mnie będzie, tak? Nie, no czemu? No. Nie, to tam. Damy radę. Daj kaszankę jeszcze w to jedną. Co? Nawet można dwie dać. No. Albo nawet trzy. Kończymy. Meldujemy się z rybą. Meldujemy się, jak się zrobią ziemniaki. Z rybą życia się meldujemy. I z rybą. Popatrzcie, szykujemy się powoli już na nockę. Rozstawiliśmy LED-owe oświetlenie główki całej. Ta pierwsza lampka oświetla te dwie pierwsze wędki moją z Maćkiem. A tamta rozświetla Jurkowy. Jest naprawdę troszeczkę ciemniej niż wy widzicie, bo jest dobra optyka tutaj. O, Maciek zdjęcie jeszcze pyka. A wejdę jeszcze na tą główkę. Zobaczymy, jak tam wygląda horyzont. Jak tam z mostem. O, znowu jakaś łódka płynie. Już słychać, tam sąsiedzi z boku siedzą, też ognisko palą. W ogóle dużo ludzi jest. Bóbr znowu, popatrzcie. Uparł się chyba na nas ten bóbr. Nie, już nie widać. Lejtowo. O, a ta motorówka płynie znowu. Już z oświetleniem. Oj, ostrość. Widzę ciemność, czekajcie. O. Wracają. Fajny sprzęt. Może i my kiedyś taki nabędziemy. Fajnie. I lądują w gniazdku. Zobacz, która jest godzina, Maciek, jeszcze. Zaraz sprawdzę. I co, za pół godziny pierwszego sprawdzamy? No, tak by się przydało. Jurek, chcesz takie szybce? A masz takie? Mam. O. To daj. Zrób pauzę. Profesjonalista. Jak to Dawidek mówi? Dawidek, pozdrawiamy cię, mordko. Znowu cię nie ma z nami. Kolejna nocka, ale Dawid zapracowany. Ale jeszcze będzie. Będzie, myślę. Na pewno będzie. No. Musi być. Także jak tęsknicie za Dawidkiem, to napiszcie w komentarzach, żeby chłopak zobaczył też. Łapkę w górę dla Dawidka. Żeby miał motywację. Tak jest. I Dawidek, i się zbieraj szybko, jak to oglądasz. Bo jest ciepła noc. Tylko on to zobaczy za miesiąc. No ale... Jakimś systemem specjalnym to rozkładasz, Jurek, czy...? Tak. Takim systemem... No tam daj, pod ten. Żeby nie było... Tam, gdzie jest wolne miejsce. Tak. O. I tu jeszcze dwa. Jeszcze dwa są. O cholercia. Nie, trochę jest, powiem ci. Kurde, nie wiem, czy my to wszystko zjemy. Ale... Jak jajeczka w gniazdku. No. Ale się świeci fajnie, nie? Na co z tymi pinkami? Na to? No te pięki. Przykrywamy. Bo to zgaśnie. Pinkami przykrywamy, czy coś? Albo tak jest, jakby może podsuńmy, żeby to i teraz by się nie zgasło. Właśnie tak delikatnie, żeby to jakoś tylko się jarzyło. O. Tak połóż na tym. Och. Liczy się klimat. Na razie jest jak jest. Po prostu ja wam dokument pokazuję. Na razie nie biorą, jest tak. Patrz, jakie tam się światełko takie czerwone jarzy. A co to leżało na kratce, to zawinąłeś, tak? Tak. No jestem z siebie dumny, naprawdę. Dawno chciałem takiego ziemniaka z ogniska. Idealnie. Ja też, Jureczku. No to co? A jeszcze tu mamy ten. Mojej roboty. Ale to później chyba pokażemy, nie? Tego typu. No, patrz, znowu się spławił. Tu. Widziałeś? No, piękne ziemniaczki. Tutaj mamy ziemniaki, tu jest twarożek. Oj, proszę. Ze szczypiorkiem, z pomidorkiem, sól, pieprz. Masz to w Polsce? Masz to w Polsce? Mamy. Miam, miam. Pyry z gzikiem. Słyszycie?
7 godzina. Dzień dobry, kochani. Pierwsze ujęcie kościelne. I wstajemy. No, wyspałem się, nie powiem. Za 3 godzinki się pospało. Jurek już też wstał. Maciek jeszcze niestety nie śpi. Śpi. Jak tam? Elegancko. Nowy dzień, nowe możliwości. Kulturka, nie? Oczywiście. Nie jakaś pajacerka, tylko... No. Trzeba przerzucić. I łowimy. Ognisko jeszcze, zobaczcie. Jeden klocek został, dołożyliśmy. Było zimno, oj, było zimno tej nocy, powiem wam. Nie? No, można po tak powiedzieć. Dobrze, że te były stroje zimowe. Rozpuść się, maszerować z tobą będzie żyć. Tak, jest, konar. A mówi walczy, walczy. Przymurował, przymurował. No. Ale walczył, nie? Ale adrenalinka skoczyła, nie? Jeszcze nie ta pora. Myślałem, że mały. No mały, ale się czuł strasznie. Patrzcie, co Jurek wyholował. Wkurzony wędkarz. Złamał sobie na pół i wyrzucił. A gdzie ci to pisze, że czy, jak złamana? Skąd? Nie złamana. Tu jest złamana, widzisz? A ja wiem. Złamane, pod skosem jest. A jaka to? Jaka to jest wędka? A tutaj pisze coś. Hornet White Select Dragon. No, taka leciutka, fajna. Także jak ktoś zgubił, to może tu zostawimy. A złamana, rzeczywiście, bo tutaj jest łącznik, no. No. Ale dolna część jest dobra. To wejse. Wejse dla kota. Opalamy się. Chillaucik. Co tam jeszcze, Juch? Poopowiadaj. Coś ci mogę więcej powiedzieć, no. W sumie to nic się nie dzieje. Nastąpił nagły spadek cukru. Ta. Gastrofaza Jurka. Ponczunio, kefirek, śniadanko mistrzów. Trzeba pobudzić jelita do pracy. No, potem będziesz leciał. Słodko-kwaśne. Dobra? Mhm. Pychota. Kochani, tyle. Musimy się zwijać, bo chmurzyska nadciągają. Widać, ale z wiatry zaczyna kropić, także szybka ewakuacja. I na koniec dziękuję wam, że dotrwaliście do końca. Jak wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj. Kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach. A nowy film jak zwykle będzie w piątek o 19:00, bo kiedy zaczyna się w piątki, o 19:00 na kanale Łowcy. Ostatni raz z Sandomierskiej Wisły. Ryby, 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 cześć. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.